Adolf Hitler przychodzi na świat w 1889 roku w Braunau am Inn, austriackim miasteczku położonym przy granicy z Niemcami. Wczesne dzieciństwo spędza w Leonding, austriackim mieście leżącym niedaleko Linzu. Ludzie, którzy znali go od dziecka, mówili o jego silnej woli, uporze oraz porywczości. Z perspektywy czasu dostrzegamy przejawy osobowości narcystycznej. Kiedy pan poznał Hitlera? W szkole w 1901 roku. Jakim był chłopcem? Zawsze był ambitny. Cała klasa była pod jego wpływem. Był zafascynowany ludami germańskimi. Germańska historia robiła na nim wrażenie. By zrozumieć, na czym polegała niemiecka tożsamość Hitlera, musimy sobie uświadomić, że ówczesna Austria była imperium, w pewnym sensie zacofanym. Nie nadążała za czołówką Europy. Na pewno nie nadążała za Niemcami pod względem technologicznym, militarnym i gospodarczym. Hitler pragnął być Niemcem, kimś, kto należy do niemieckiego państwa narodowego. Pewnego dnia po szkole stanął przede mną, spojrzał na mnie i powiedział: nie jesteś Germaninem. Zapytałem, dlaczego nie? A on na to: bo masz ciemne włosy i ciemne oczy. Jego ojciec Alois zmarł dość nagle w 1903 roku, gdy Adolf był nastolatkiem. Zdaje się, że nie opłakiwał ojca zbyt mocno. Dochodziło między nimi do typowych konfliktów, przynajmniej wedle Adolfa, dotyczących jego przyszłości. Hitler chciał zostać artystą. Jego ojciec pragnął, by syn poszedł w jego ślady i został urzędnikiem państwowym. Zatem śmierć Aloisa pomogła Adolfowi w wyborze własnej ścieżki życiowej. Chciał zostać malarzem. Nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Obrazy przedstawiają głównie widoki Wiednia i Monachium. To całkiem dobre, realistyczne obrazy ulic i budynków. Uderzające jest to, że prawie nie ma tam ludzi. A jeśli są, to bardzo słabo namalowani. Hitler potrafił dobrze rysować architekturę, ale nie radził sobie z postaciami ludzkimi. To luźne wrażenie, ale myślę, że mówi coś ważnego o Hitlerze, o tym, jak działał jego umysł, jakie miał priorytety. Hitler dwukrotnie podchodził do egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu. Za pierwszym razem przyjęto teczkę z jego pracami, ale potem zdecydowano, że jego umiejętności są zbyt skromne. Za drugim razem został odrzucony już na etapie konkursu prac. W tym samym czasie, w 1907 roku, jego matka zachorowała na raka. Równocześnie spadało na niego wiele trudnych doświadczeń. Jak mówią wszystkie relacje, Adolf dbał o matkę z ogromnym oddaniem, które może się wydawać nieco nietypowe, a potem głęboko przeżył jej śmierć. Można odnieść wrażenie, że strata matki podkopała jego życiowe plany. Zaczął się okres około 7 lat, który można nazwać biernym dryfowaniem. W młodości Hitlera uderza bezcelowość, brak kierunku w życiu. Hitler opuścił Austrię jako człowiek złamany porażką. W Wiedniu mieszkał w przytułku dla bezdomnych. Zarabiał na życie, malując obrazy dla turystów. Ten młody człowiek nie wyróżniał się pod żadnym względem. Kiedy przyjechał z Wiednia, miał walizkę, w której wszystko było poukładane w idealnym porządku. Bielizna, koszulę, walizkę spakowała mu matka.
Utrzymywał się z malarstwa. Jeden obraz kupił od niego rzeźnik, potem piekarz i tak dalej. Prowadził prawdziwy handel wymienny. Mój brat miał z nim większy kontakt. Spędzał z nim długie godziny, patrząc, jak maluje. Kiedyś Hitler zapytał, kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? Brat odrzekł, że chce być malarzem. Na to Hitler odpadł, lepiej się powieś, kupię ci sznur. Czy rozmawiał z panią o tym, co przeżył w Wiedniu? Nie, ale zawsze pomstował na Żydów. W 1908 roku Hitler osiadł w Wiedniu. Miasto zrobiło na nim wielkie wrażenie. Jak na ówczesne europejskie standardy, Wiedeń był wieloetniczny i bardzo różnorodny. To było silne centrum kultury żydowskiej. Żydzi stanowili od 8 do 10% ludności. Wielu członków tej mniejszości należało do elity artystycznej i kulturalnej. Hitler nie miał zasobów ekonomicznych, nie miał wybitnego talentu, nie miał dostępu do elity. Zaczęła w nim rosnąć uraza wobec tych, którzy mieli ugruntowaną pozycję w kulturze. W miarę upływu lat spędzonych w Wiedniu, jego stosunek do tego miasta pogarszał się. Im gorzej mu się wiodło, tym krytyczniej odnosił się do wiedeńskich Żydów. Kiedy rozmawiał z moim ojcem, zawsze narzekał, że sytuacja w Austrii staje się dla niego coraz gorsza. Ubolewał nad tym, że w Wiedniu i w całym kraju mieszka wielu Żydów. Nade wszystko nie chciał mieć do czynienia z austriacką armią. Tak było. Austria była dla niego zbytnio zażydzona, jak mówił. I dlatego wyjechał. Jako niemiecki nacjonalista Hitler opuścił Austrię, bo wiedział, że podlega obowiązkowi służby w armii austro-węgierskiej. W Austrii panowała różnorodność etniczna i religijna, z którą nie chciał mieć nic wspólnego. W 1913 roku wyjechał do Monachium. Zawsze podkreślał, że pojedzie do Niemiec i od razu wstąpi do wojska. Kiedy wybuchła wojna, Hitler był zadowolony. Od razu zaciągnął się do bawarskiej armii. Prawie skakał z radości, że będzie mógł służyć w niemieckiej armii. Był naprawdę szczęśliwy, że wstąpi do niemieckiego wojska. Mój ojciec powiedział, różnie się plecie. I potem Adolf poszedł na wojnę. Niemcy w Berlinie wiedzą, że nadeszła godzina chwały. Wydaje się, że w Wiedniu Hitler dryfował bez celu. Dopiero po wybuchu wojny odnalazł się w swoim żywiole. Wizja udziału w walce, pokazania potęgi Niemiec, wyraźnie go ekscytowała.